Siemanko ludziska, z tej strony Matsu i witam w kolejnym odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się w Indiach, żeby przebudować zespół Mumbai City. Po nagraniu tego materiału na pewno gwiazdą Bollywood nie zostanę, ale może osiągniemy z tą drużyną jakiś dobry wynik. W prawdziwym życiu sezon 22/23 był dla nich słodko-gorzki. Z jednej strony wygrali sezon zasadniczy, ale w playoffach polegli w półfinale z Bengaluru. No i ostatecznie nie mogli się cieszyć z ostatecznego triumfu. Miejmy nadzieję, że tutaj osiągniemy podobny wynik w sezonie zasadniczym, ale lepszy w barażach czy w playoffach. Tutaj możecie zobaczyć siłę pozostałych indyjskich zespołów. Co by nie mówić, jeśli masz tutaj jedną gwiazdkę, a już półtora to nie mówię, to jesteś hegemonem. Pół gwiazdki, no to jest tutaj dość, jak widzicie, częsty widok. Więc jesteśmy jedną z najmocniejszych drużyn. Obyśmy to mogli udowodnić na boisku. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Mamy kilku dobrych obcokrajowców i na pewno z nich skorzystamy. Jeśli chodzi o cele na ten sezon, to na pewno najbardziej interesuje nas sukces krajowy, no bo na to jest kładziony, jak widać, w tym przypadku największy nacisk. Wygrać Ligę Indyjską. Damy z siebie wszystko. 3,5 miliona budżetu, jak na warunki indyjskie i możliwość kupna piłkarzy z Indii, są to dobre pieniądze. Sezon zaczynamy tutaj w lipcu, ale pierwsze spotkanie gramy dopiero, jak widzicie, 15 października, mówimy o spotkaniu ligowym. No i przydałby się nam, jak widzicie, nowy bramkarz, nowy stoper, piłkarz na lewą stronę obrony, no i ktoś na skrzydło. Zaczynamy zakupy. Sandu kupiony na sam start, 270 tysięcy, więc jak widać nie przepłaciliśmy, a mamy bardzo interesującego piłkarza na pozycję bramkarza. Mishra to nasz następny zakup, tu już 600 tysięcy, więc musieliśmy wydać trochę więcej, ale pozyskaliśmy nowego gracza na lewą obronę i to będzie duże wzmocnienie. Jingan kupiony za 400 tysięcy z Bengaluru właśnie. Jak widać, nowy stoper w zespole będzie użyteczny. Samad, 500 000 z Kerala Blasters. Myślę, że jest to odpowiednie wzmocnienie, dzięki któremu jakość zespołu wzrośnie. A najgłośniejsze transfery to Pedri do Liverpoolu, Wirtz do Borussii Dortmund i Jude Bellingham do PSG. W prawdziwym życiu na szczęście trafił do Real Madryt. A jak widzimy, Fornalczyk przeszedł do Almerii. No i w turnieju przedsezonowym ostatnie miejsce. Totalna kompromitacja. Jeśli tak zagramy w sezonie zasadniczym, to nie mamy czego szukać. A tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Kto będzie naszym rywalem? Sprawdźmy. Odisha. Jesteśmy zdecydowanym faworytem i czas to pokazać. Zespołowa akcja 1-0, tak jest. Rodriguez świetnie to wykończył w polu karnym. I przegrywamy. Chyba ta kompromitacja może stać się faktem. I dokonujemy zmian, żeby też rezerwowi dostali szansę. My nie poddamy się bez walki. Ostatnia akcja i wyrównanie, tak jest. Borges świetnie to zrobił z pola karnego. 90 minuta i bramkę na wagę remisu. Sędzia pozwala wznowić. Ale Czyda nie dał rozegrać akcji 1-1. Cieszmy się z tego remisu, bo było blisko porażki. A po 10 kolejkach jesteśmy liderem, więc jak widać był to słaby początek. A potem fantastyczna seria, ale Odisha też nie jest słaba, bo jest na drugim miejscu. East Bengal na ostatnim. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to prezentuje się wybornie. No i tutaj Raj odwołany przez Odiszę właśnie, bo nie dostawał odpowiednio dużo szans na grę. No i zimowe okno już bez naszych ruchów, bo skład mieliśmy kompletny. Patrząc na ograniczenia, jeśli chodzi o obcokrajowców, Żota do Interu, Goretzka do United i Bruno Fernandes do Bayernu Monachium. W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego pokonujemy Goa 2-0, co oznacza, że Mumbai City zajmuje pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym z olbrzymią przewagą nad Hyderabadem. Aż 13 punktów, ostatnie miejsce East Bengal. No i tutaj zaczynamy od razu od półfinałów. Gramy z Odiszą, czyli powtórka z pierwszej kolejki. A tak wygląda nasz podstawowy skład. A jeśli chodzi o te mecze w playoffach, no to jak widzicie, są tutaj dwa spotkania, mecz i rewanż. W pierwszym meczu remisujemy 1-1. Jeszcze jest spotkanie rewanżowe. 3-1, tak jest! Nie polegliśmy na tym etapie, w którym polegli w prawdziwym życiu. Tutaj awansujemy do wielkiego finału, gdzie Kerala Blasters będą naszym rywalem. Chcemy ich pokonać. Niech ten pociąg ich powstrzyma. O, Pereira Diaz ma zawieszenie na spotkanie finałowe. Co wymyślimy? Stewart na pozycję napastnika. Noguera na pozycję środkowego pomocnika ofensywnego. Gramy bez typowej dziewiątki. Ale to nie będzie żadna przeszkoda. Jesteśmy faworytem i pokażmy to na boisku. No i jak widzimy, zespołowa akcja. 1-0, tak jest. Stewart, jak widać, świetnie odnalazł się na nowej pozycji. I zdobywa pierwszą bramkę. Ale nasi rywale się nie poddają. Wyrównanie. Niestety gol. Kalizunui dobrze to zrobił z pola karnego. 401 minuta. I mecz zaczyna się od nowa.
dokonujemy zmian, żeby też rezerwowi coś wnieśli do gry zespołu. Jest szansa 2-1, tak jest, po krótkim rogu Nchantakte. Dobrze to zrobił, 78 minuta i prowadzenie Mumbai City. Ale to nie koniec popisów naszych rywali, 2-2, niestety. Diamantakos, jak na tą przebudowę, to jest bardzo łatwe nazwisko. Rzut rożny w 90 minucie, czy zamkniemy to w regulaminowym czasie gry? Obrońca ratuje naszych rywali, a sędzia przedłuża grę i mamy dogrywkę, w której my rządzimy i dzielimy. 3-2. Ale Stewart to uderzył, to jest bohater finału. Na pozycji napastnika odnalazł się świetnie. Nasi rywale jeszcze konstruują akcję, broni nasz bramkarz. Niech nikomu nie oddaje piłki, niech ją daleko wybija, tak się dzieje. I koniec, koniec, koniec. Mumbai City wygrywa playoffy. Hero Indian League. No jak widzimy, Kerala Blasters pokonana, a Stewart zostaje dzięki temu królem strzelców w drugie miejsce, Singha. Jeśli chodzi o asystentów, Martin tutaj wraz z Abdulem Samadem na pierwszym miejscu. No i dwóch bramkarzy również z dużym wyróżnieniem. A tak prezentuje się nasz skład na sam koniec. Pereira Diaz już tak dla formalności wrócił do podstawowego składu. Ale Stewart, to co pokazał w finale, to czapki z głów. Nowa pozycja, wiadomo, nie była to typowa dziewiątka, tylko taki bardziej cofnięty napastnik. Ale i tak spisał się wybornie. No i zobaczmy, kto miał najwięcej występów dla naszej drużyny. Jak to się wszystko uszereguje. Sandhu, Fall, Jindran, Apuia, Yaku, Samad, Stewart, no i Singh po 23 występy. W bramkach rządzi Stewart, drugi Singh, a trzeci Diaz, zaledwie 5 bramek. Asysty, najlepszy Samad, drugi Diaz, a trzeci Noguera, Singh, Mishra, Stewart i Yakuch. No i ocena menadżera na sam koniec 70. Cel ligowy, wiadomo, spełniliśmy, ale nie wszystkie poszły nam aż tak dobrze, choćby jak widzicie, to zadanie z wiekiem. Ale i tak z tej przebudowy jestem zadowolony. No i co by nie mówić, to jeśli chodzi o inne rozgrywki, to za bardzo nie ma co pokazywać, więc na koniec pokazuję wam nasze wygrane playoffy. Drużyna Mumbaju, jak w prawdziwym życiu w sezonie zasadniczym, spisała się wybornie, ale tym razem nie zawiodła w playoffach. Spisała się na medal. Ostatecznie po dogrywce, pokonując Kerala Blasters, Stewart naszym bohaterem zapisał się w historii klubu. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!